Witam serdecznie. Witam w naszej grze Far Cry 3. Mamy przed sobą misję uwolnienia ludzi z więzienia. Wyzwolić tutaj bieżący cel, wyzwolić więzienie, a zakończyliśmy swoją wędrówkę w poprzednim odcinku tutaj, wyzwalając ten posterunek. Ja myślę, że przerzućmy się od razu tutaj na wzgórze sierot bezpośrednio, szybciutko i stąd przepłyniemy łódką i pójdziemy tutaj dalej. W międzyczasie powiem wam, że ja to rozgrywam dzisiaj drugi raz. Dlaczego tak się stało? Pewną część będę przechodził drugi raz, bo u mnie po prostu popadał deszczyk i wyłączyli prąd. Jak wyłączyli prąd, to się wszystko tak zresetowało, że nawet... Dobra, weźmy sobie naboje, żebyśmy mieli wszystkie. To nawet tak, żeby... że nie mam możliwości odtworzenia tego, po prostu plik jest uszkodzony i nie mam możliwości jeszcze raz tego, znaczy odtworzenia tego i dogrania jakichś tam rzeczy. Całe szczęście, że gra zapisała mi poprzednią lokalizację jako zapis, a w autozapisie było tylko to, co na bieżąco zrobiłem. To było prawie już 50 minut gry, bardzo dużo, no ale ja wolę powtórzyć to, bo to jest bardzo istotny fragment. Nie będę uprzedzał, ale tutaj musimy wyzwolić, jak on się nazywa, więzienie. A co dalej, to zobaczycie. Tak, powiedziałem, byłem już prawie na półmetku. Zaraz, bo ja gdzieś wskoczyłem, ale ja teraz nie wiem, czy ja w dobrym kierunku płynę. Tam chyba muszę popłynąć. Zaraz, bo ja się może chyba zagubiłem lekko. Nie, no właśnie, nie w tym kierunku płynę. Co mam tutaj? Tył na lewo. Po prostu tam, oho. Wsiadłem i po prostu popłynąłem nie tak jak potrzeba, a bo zobaczyłem tą łódkę i myślę sobie, jak ich nie widać, to nie widać, ale jak wsiadamy do jakiejkolwiek łódki i chcemy kontynuować drogę, nagle nam wyskakują po prostu przeciwnicy, ich, którzy chcą z nami walczyć, a ja nie chcę walczyć teraz, tylko chcę po prostu zrobić spokojnie tutaj tą miejscóweczkę. Mamy tu już pierwszego. Zaznaczmy sobie. Musimy sobie pozaznaczać wszystkich przeciwników. O, tam mamy tego, od którego musimy klucz do więzienia wyrwać. Tam powinien być jeszcze jeden. Ktoś mi się nie pojawia. Może za drzewem jest. Tak jest. I tutaj będą następni. O, ja widzę ich tutaj, ale no nie chcę ich złapać. Nasze zdjęcie. Okej. Tak mówię, troszeczkę mi jest lepiej, bo już to dzisiaj raz robiłem. Jakąś półtorej godziny temu. No więc... Ale nie wiem, czy mi tak składnie tak samo pójdzie jak poprzednio. Jestem po prostu już trochę uprzedzony z tym, co tu się dzieje. Okej. No idźmy sobie tutaj, żebyśmy mieli lepsze pole widzenia. Tutaj na dole powinno być, tam mamy jeszcze jednego, tak daleko, jak widzicie, ale my sobie go miniemy tutaj boczkiem. Zmieniamy sobie broń na taką, żeby szybciuteńko ewentualnie. I wiem, że tu jest alarm, którego ja poprzednio nie wyłączyłem. No nawet dwa, bo tu jest alarm. Wszystkie alarmy wyłączone. Tu mamy dwóch klientów na dole. I potem tam jeszcze coś powinno być. Tutaj być powinien następny. Jest. Tu i tutaj gdzieś w tym miejscu, gdzieś środek powinien być jeszcze jeden. Aha, i na ścieżce potem jakiś się pojawi. No, mówię, wiem o tym, bo już to robiłem dzisiaj. Więc dlatego taki mądry jestem. Ale to nie o to chodzi.
Dobra, to teraz zdejmijmy tego z tej wieżyczki. Trochę daleko, ale trzeba się na to przygotować. Bardzo ładnie. Przodujmy sobie, gdybyśmy musieli strzelać szybciuteńko, jak koniec serią. Tych dwóch nie możemy ściągnąć, bo jak jednego ściągniemy, to drugi zrobi alarm. I to jest właśnie mały problem. Chociaż oni w którymś momencie się powinni ruszyć. Ale zobaczmy, czy oni się ruszą dopiero kiedy ja się ruszę, czy to będzie inaczej. W każdym razie musimy tutaj bardzo daleko odejść, żeby nas nie przyuważyli. Jak tych dwóch ściągniemy, to potem ściągniemy tamtych po drugiej stronie. Tak poprzednio robiłem i nawet to ładnie poszło. Też mały problem był z tymi dwoma. Bo oni tutaj trochę za blisko siebie są. I ani strzałką. Teraz się zejdą razem. No i teraz już jest za późno. Oj, strzała nie wystrzeliła? W takim momencie powinna. Nie powinna. No fajnie, by się rozeszli. To będę mógł ich. No, za dużo alarmów zrobiłem. Za dużo. Jeszcze jeden nam został tutaj gdzieś na dole. Ja się boję, że on też nas będzie zaraz szukał. Sobie trochę niżej. Tu powinien być jeszcze jeden. I on nam dziś zniknął. I to jest niedobrze. Tam coś leży, nie wiem. Ja go raczej nie zabiłem, bo nie miałem takiej możliwości. A jest jakaś plama, że został zabity. Jeden. Miejmy nadzieję, że to nie to. Dobra. Tu musimy teraz sobie tych postępów zdejmować. No chłopie. Bardzo ładnie. Przeładujmy. Po malutku idzie w podobny sposób jak poprzednio, tylko tutaj powinien być jeszcze jeden, ale my niego nie mamy. Gdzieś zaginął. To nie jest ten. To jest jakiś inny. Wąż gdzieś. A tutaj zginął, wbiegł po prostu, bo tu wąż był. Aha, tam kolejny. Czyli wbiegł tutaj co? I go wąż załatwił. Gdzie ten wąż jest? Bo on gdzieś tutaj jest. Jest tutaj.
Dobra, tam schodzi gościu. Teraz widzimy go. Nawet nie schodzi, on stoi cały czas tam w tym samym miejscu. Nie wiem, czy z takiej odległości go ściągnę. Pójdziemy jednak na tą pozycję, co ja ostatnio ściągałem ich. I wtedy to mi poszło dobrze. Tu jeszcze jeden powinien być. Przynajmniej był. No, jakoś dziwnie, nie ma tego jeszcze jednego. Chociaż chyba jest, bo słyszymy jakieś gwizdy, świsty. Myślałem, że się tego trafiłem. Jest, mówiłem, że jest. On niech nam wejdzie za to. Tak jak teraz, bardzo ładnie. Teraz byśmy musieli tego ściągnąć. Czyli zrobiliśmy dokładnie to samo, co poprzednio. Nic się nie zmieniło. Nie zbieram tych rzeczy, bo okazało się, że potem, że już mamy pełen plecak. Tam jeszcze są goście w środku. I teraz przynajmniej wiemy, że mamy się przed nimi schować. Ja to zrobiłem wtedy, zebrałem tych skrzynek, tego wszystkiego. Ale myślę, że w środku będziemy zbierać, bo jest jedno. Tu możemy sobie wrócić do środka, już nie wiem, czy będziemy wchodzić. Ja nie pamiętam, jak to jest. Przeszukaj pojemnik? Nie. Goście miałem przeszukać, nie pojemnik. Ciężko trafić momentami na to. Dobra, teraz tam są goście też. Musimy sobie podświetlać, żeby ich widzieć. Aha, no nie potrzebujemy. Jest ich tutaj kilkunastu, to nie jest jeden. Kropeczka by się przydała do celowania. Nie będę spoilerował, co tu nas spotka, ale nic ciekawego. Na razie jeszcze chyba mamy ze czterech przeciwników przed sobą, albo pięciu. Dosyć sporych jest. Ja krzyczę, że nadchodzę, nie wiem po co. Chyba ze czterech to będzie. To nie są wszyscy, to jeszcze coś tu będzie.
To nie koniec niespodzianek. Już biegnie następny, jak widzicie. I tam następny. Lisa. Holy shit. Dobra, to możemy sobie wziąć i pojemniki i będziemy mieć bardzo szybką akcję, ale to za chwileczkę. Już teraz jestem taki mądry, bo generalnie nie pamiętałem, co tu się działo i jak to się działo. Tu powinien być jeszcze tego wiem, gdzie już nawet skąd przyjdzie niebezpieczeństwo, gdzie się czają. Ale generalnie jak poprzednio rozgrywałem, to nie pamiętałem, gdzie co było. To jest takie teraz, tak sobie mądry jestem. Amunicja mi się bardzo przyda. Kasa też zresztą. Kasiorę bierzemy wszędzie, gdzie tylko znajdziemy. Nam pokazuje, że gdzieś tutaj powinno być jakiś, ale to może dalej. Mamy przedmiot kultu do wzięcia. I widzimy gdzieś, co się dzieje, tygrysa. Trzeci ze 120. Jest to zbierać, prawda? It's a video. She's not here. Please. No. I want you to say mom, dad. Mom. Dad, I love you. I want to go home. It's very nice. I want you to do it again. Co bym nie zrobił tak teraz? With more emotion. Będzie. You can do it, honey. Come on. Where are you? Właśnie. Będzie to. To teraz z tym czubem się spotkamy. To już tak uprzedzam. Czubek do kwadratu. O, taka zakręcona postać. You think that makes you like me, huh? California boy's got a hard on for jungle fever. I'm gonna drive a bullet through my sister's skull like I did your brother Grant. Fuck you. You are angry, Jason. You are angry. Okay, I get that. I get it. I mean, without family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, first time I ever killed was for my sister. It was not enough for her. No, please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Voss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Like, you know, like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this lighter really sucks. You know, so much for poetics. It's really too bad that Citra had to wake you up. Because now the only way to kill you is to erase you completely. Shh. It's okay. Don't worry. It's okay. Jason. I swear to God, man. It's truly beautiful. You're willing to die for the one you love.
No i mamy chyba taką teraz czasówkę. Jestem mądry, bo już to przechodziłem, także... A musiałem chyba ze 3 razy powtarzać. Ale spokojnie. Trzeba się sprężyć i przejdziemy to na raz. Raz sterujemy, raz nie sterujemy. To jest tak troszeczkę dziwnie. Teraz akurat komputer za nas gra. Chyba żeśmy sami się wysadzili. Za blisko było. Błąd. Tak jest, poprzednio używałem tylko i wyłącznie swojego karabinu. Jest najlepszy na to wszystko. Za szybko. To jeszcze nie koniec, na pewno coś będzie. Faster! We're off-road, I can't! Says who?
Dobra. Why did you turn off the truck? No, it died. Jiggle the key. Depress the pedal. I don't. What does that even mean? Lisa. They're in front of us. Jason, in front. Musimy się podleczyć, bo nie dojedziemy. Jeszcze ktoś tutaj nam wyskoczy. Wszystko. You think almost being killed or sold into slavery is fun? Hey, Lisa, calm down. This is a nightmare. Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, Jason. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. No i udajemy się do doktorka. Do Daisy. I gdzie to było? Momencik, to z tamtej strony. Nie. To gdzieś tutaj było. Moment. Gdzie ta ścieżka jest? Chyba tutaj, tak jest. Chwilę tam poprzednim razem szukałem tego, ale teraz już szybciuteńko idzie. No jestem mądrzejszy o to, że jeszcze do tej pory grałem. Dopiero jak skończyłem i z tej jaskini wyszedłem i zastanawiałem się, gdzie iść dalej. W tym momencie wszystko mi się wyłączyło. I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Nice find. Come on, take a look. Dobra, gdzieś tam w głębi ona się ma być, się pojawi. Idziemy tam. Przecież pływamy 25 razy szybciej. Chyba coś takie żeśmy zrobili. Dobra, gdzieś tu powinno być to. O, jest. Dobra, mamy. Teraz płyniemy z powrotem. Pomóżmy w naprawie łódki. Tylko ja nie wiem, jak ta łódka stąd ma wypłynąć. To jest jakieś takie cudo, no ale... Ale znaczy, że musi być, no, w jakiś sposób. Wysadza się, czy co? O, jakoś tu wpłynęła. Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost. Got it. Yes. Great. We can take it from here. You might want to check on Lisa before you go. Takimi małymi kroczkami robimy kolejny punkt kontrolny i idziemy porozmawiać z Lizą. I'm in Hollywood, and then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving.
The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Okay. I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Be careful. I better help Daisy. No i dobra. Trochę składnie mi to poszło, jak drugi raz to robię w ciągu 2 godzin, bo w ciągu 30 minut. A poprzednio ten fragment to prawie było 40 parę. Czyli, a nawet tylko, że powtarzałem tą ucieczkę ze 3 razy, bo tam myliłem się. Mamy jeden punkt, ale to nam nic nie daje. Voss captured me. And I made it out with Lisa, but he still has the others. I'm not strong enough to get them out. You need the power to defeat Voss. I cannot provide such strength. But there is someone who can. Citra. You are ready. You must go to her. Who is she? Citra is the leader of our people. She can guide you to the center. She will reveal your true power. A temple is in the jungle. I will meet you at the gates. All right. Okej. Okay. Wyszliśmy z jaskini, to już żeśmy zrobili. Wejdźmy do środka, zobaczmy, czy mamy coś uzupełnić z tych naszych zapasów. Gdzie to jest tutaj? Amunicja 0, to znaczy mamy wszystko. Karabiny snajperskie. Dlaczego my go użyj? A, bo to da za pistolet, tak. Tak nam poszło, tutaj sobie wzięło. Czy mamy jakieś rzeczy do sprzedania? Mamy, sprzedajmy to wszystko. Dobra, i teraz zobaczymy, czy mamy kupić amunicję. No musimy niestety. Rabat rabatem, ale mamy coś. Broń krótka, PM-y. Skorpion, nie, ten MP3. Trochę lepsze szybkościelność i wszystko i ma dodatkowe 2 rzeczy do założenia. No ale nie będziemy go kupować. Poczekamy, aż go zdobędziemy. Prędzej czy później wpadnie na ręce. No i dokładnie tutaj zastanawiałem się, co dalej i w tym momencie mnie tutaj niespodziankę zrobił mój dostawca prądu, bo mi go wyłączył. Tu mamy świątynię Citry. Co my byśmy mogli sobie zrobić, tak żeby nam to fajnie poszło? Mamy 2 maszty koło siebie i ja bym te maszty tutaj zrobił, tak żeby nam się to otworzyło i potem zostaną nam 2 ostatnie i byśmy zamknęli całą mapę z tej strony, bo ta część to jest, podejrzewam, że to jest druga wyspa. Nie pamiętam dokładnie już teraz, nie chcę was kłamać, ale mi się wydaje, że przez tą przejście, tylko nie tym razem, przez tą świątynię, chyba jest przejście na drugą wyspę. Nie, to musi być taki zjazd, coś tam takiego, ale to... No dobrze, nieważne. Ważne, że my musimy po prostu się dostać tutaj. Ale aby się tutaj dostać, to musimy iść tą stroną. To ja proponuję tak, tu i stąd sobie przejdziemy do tej stacji gazowej. Stąd przeskoczymy tu, a i dalej będziemy myśleli, co będzie. Czyli co? Idziemy na złomowisko. Dobry pomysł. Zrobimy do tego wszystkiego jeszcze, zrobiliśmy zadanie główne. Zrobimy posterunek, zrobimy jeden maścig i zobaczymy, co dalej będzie. Co my mamy? Musimy popatrzeć, kierunek musimy złapać. Czyli idziemy na to. Tam nam pokazuje w tamtym kierunku. Może byśmy sobie jakiś autesio wzięli?
Co to są? To są bawoły chyba. Wiem, że mi coś jest potrzebne, tylko nie wiem co. Najciekawiej one nie wygląda, ale... Czy ktoś mówił, że ma wyglądać ciekawie? Ważniejsze, że idziemy w dobrym kierunku. Lewostronny nie obowiązuje, ale my tak żeśmy podjechali, bo wiecie o tym, że u mnie jazda nie jest na najlepszym poziomie. Czy jest tu gdzieś droga, która odbije nam w tym kierunku? Jest coś. Jak my wyglądamy. Gdzie my jesteśmy? No zmierzamy prosto do celu. Ta droga prowadzi nas idealnie do tego, co chcemy dojechać. Żebyśmy nie wjechali z rozpędu. Widać... Dobra, tu sobie... Zatrzymajmy. Coś mi mignęło, czyli laser, czyli jest snajper. Fajnie, bo się strzelają w momencie, kiedy my możemy to wykorzystać, szybciutko. Zdjęłem alarm. Dobra, dobra, niech nas szukają. Nie wiedzą gdzie. Ale alarm żeśmy ściągnęli. Przyciejeczka. Idzie dwóch tutaj w naszym kierunku. Gdzieś tu, jeden tu. Pomału się namierzają sami. Zniknęli. Dobra. Jednego widzę, wraca. Tam daleko mamy jakiś klientów. O, dwóch snajperów koło siebie. I drugi ten. Drugi... Już są drugi alarm. Jest łatwo. Drugi alarm i nie widzę go, żeby go tutaj stąd wyłączyć. Cofnij się. Musimy obejść z drugiej strony, bo inaczej to nie wyjdzie. Jeden alarm ściągnęliśmy, ale drugiego nie ściągnęliśmy stąd. Jest z drugiej strony tam całe wszystko. Nie ma żadnej możliwości, żebyśmy z tej strony ściągnęli. Dobra, musimy to obejść. Niech sobie tam porządzą.
Chodźmy dookoła. Dużym przerzutem. Stajmy tu. Oj, 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 jak nas widać? Aż tak nie... Jeden żeśmy zgasili, a drugi się świeci. Snajperów aż trzech. Musiałem pójść całkowicie w tamtym kierunku. Dobra, nie ma co tutaj stać. Trzeba iść głęboko tutaj, tędy. Musimy zlikwidować alarm, żeby wyzwolić posterunek bez rozgłosu. A potem będziemy już kombinować, żeby zrobić to po cichu. Czyli tak, żeby nikt się nie kapnął, że my to robimy. Nie spieszę się, bo nie jest tutaj na czas, nie gramy. Po prostu ja lubię, traktuję to jako skradankę i lubię sobie spokojnie do tego podejść tematu. Zrobimy to, to pójdziemy na maszt. Gdzieś tutaj w pobliżu jest. Ale najpierw zróbmy to. Okej. Szkoda, że się nie można położyć, ale to nieźle. Chyba będzie już dobrze. Kurde. Nie jestem pewien. Nie, to jest nie to. Bez beczka. Gdzie jest ten maszt cholerny? Jeszcze go zakrywa tutaj wszystko. Jeszcze bardziej tam musimy pójść. Dobrze, ale trzeba iść tak. Dużo jest snajperów, niestety mogą nas wyczaić. Ale musimy być na pewnej wysokości, żeby skrzynkę załatwić. W końcu teraz coś zobaczymy. Czy jeszcze nic? To jest ta skrzyneczka. Chyba. Tak jest, to jest ta skrzyneczka. Ale może mi się uda z dołu? Z góry. Spróbujmy z góry. Duże ryzyko, żebym stąd trafił. No ale cóż. Dymi się, czyli de facto powinno być już zdjęte. Musimy pójść bardziej w tą stronę, to sobie popatrzymy, czy się świeci. Nie świeci się. Mam nadzieję, że dwa razy nie wyłączyłem tego samego alarmu. To musi być ten. Nic innego nie widzę. To właśnie jest potrzebny mi coś z tłumikiem. A że na razie nic innego nie mogę zdobyć, to chodzimy z tym. Tłumik jest bezwzględny.
Pies czy dingo? Dingo w końcu. Potrzebujemy dingo oprawić. Czterech chyba. A się znajdą, bo jak są tutaj, to będzie ich więcej. Okej. Ten jest z karabinem maszynowym. Dobra, były potrzebne cztery skrzynie, skóry dingo, są cztery skóry dingo. Się troszeczkę zapowietrzyłem, bo zacząłem sobie wszystko obliczyć tutaj, jak to zrobić. Tam mamy takich tego, a on jest sam. Tam tego samego byśmy teraz ściągnęli, byłoby dobrze. No i stąd tutaj skrzyneczka do zdjęcia, pięknie. Tam by mam potrzeba było tego... ściągnąć tam na górze. Może najpierw tego na dole. Głosy takie, że nie wiem, czy to dingo tu przyszło, czy co. Siebie trochę kiepsko. Tak się wiercił, tak się kręcił. Dobra, ten gdzieś tu idzie do nas. Będziemy mogli ściągnąć go. Nie, nie idzie. Co za skubaniec. No. Ale zlamiłem. Ileż ja będę tutaj to... Ale niestety, końcówka. Jeden strzał zły i całość poszła się. No dobra, ale bez alarmu. To jest 1500 miało być, a nie 550. No o to chodzi. Tak trzeba to robić. No dobra, mamy jedną rzecz dodatkową. Mamy skórę dingo, do czegoś była potrzebna. Nie pamiętam do czego, za chwileczkę się przekonamy. Gdzieś trzeba wejść do środka. Tak tradycyjnie, co do tej pory.
Tutaj jest fajnie kupować mapy, jeżeli gramy tak na 100% chcemy wszystkiego zrobić, bo wtedy odkrywa nam się w tych miejscówkach, gdzie tutaj chodzimy, wszystkie rzeczy i wtedy więcej czasu poświęcamy nie na takie, tak ja, że lecę, wyzwalam, tylko na zbieranie, sprzedawanie i w tym momencie szybciej po prostu możemy kupować kolejne mapy, bo tak na tym to polega. My to sobie podarujemy, to jeżeli polecam grę bardzo, stara, ale jara, naprawdę bardzo dobra i jeżeli ktokolwiek będzie chciał sobie w to pograć, popatrzy, bo mu się spodoba, to wtedy będziemy mógł sobie to realizować na maksa. Ja nie będę tego tutaj robił. Częściowo zbieram, bo potrzebuję jakieś tam rzeczy zrobić, ale nie będziemy tego robić tak, że wszystko. Jakąś tam mapę jedną czy drugą kupimy później, bo będziemy mieć już tyle kasy, że nie będzie co z nią robić. I pokażę mniej więcej o co chodzi, ale nie będę w tym wszystkim chodził. Tak samo jak tutaj. Możemy po prostu sobie zrobić nagrodę. Jak damy OK, lub możemy, właśnie to jest to, że to są te zwierzęta. Nieśmiertelny niedźwiedź. I jeżeli go ubijemy, no to do czegoś on będzie nam potrzebny, ale chwilowo teraz nam jest niepotrzebny. Aha, dobrze, nam się to włączyło, bo wykonywanie przedmiotów. Specjalne strzały. Podpalająca. Co to jest w ogóle pod ósemką? Nie wiem. Pod T to są kamienie, Z, strzała podpalająca pod siódemką. No dobra, niech będzie pod siódemką strzała podpalająca. Ale nie, żeśmy placaki na łup. O właśnie. Potrzebujesz. No i proste. Nieśmiertnego niedźwiedzia. O właśnie, widzicie. I teraz jeżeli pójdziemy na tą ścieżkę łowcy i zrobimy to, co jest tutaj, w tym miejscu, to znajdziemy tą skórę nieśmiertego niedźwiedzia i będziemy mogli zbierać 94 przedmioty. To będzie nam bardzo potrzebne i to zrobimy, ale w którymś z kolejnych odcinków. Nie teraz. Dobra, coś jeszcze zostało? Niemożliwe. O, podpalający, wykonaj. Dobra, mam 4 strzały podpadające. Lecznicze tylko 3? Tak dużo mi się zużyło. No. Aha, 7 mam. Dobra, wystarczy. Badanie terenu, a co to jest? Aha, żeby coś tam zrobić. Nie, nie, nie. Nie będziemy takich rzeczy na razie robili. Dobrze, teraz wejdźmy tylko to, żebyśmy otworzyli tą. Tam jest. Całość sprzedali, co jest potrzebne i mam nadzieję, że zdążymy jeszcze, chociaż mało czasu, zobaczymy, otworzyć. No niepotrzebnie robiłem, akurat było. Coś za dużo mam tych liści i tych wszystkich skór. Skóra tygrysa, na razie te skóry tygrysy są nigdzie nam niepotrzebne. No ale poczekajmy jeszcze chwilę, potem najwyżej jak będą niepotrzebne. Bo tam mogą jeszcze nam jakieś wyskoczyć, że coś nam potrzebne, to potem to wszystko sprzedamy, jak już będziemy mieć na zicher zrobione. Aha, jeszcze jedną rzecz, moment. Amunicja. Tak, jest, uzupełnimy. Tylko to było? Nic więcej? Wszystko. Dobrze by było wyzwolić pobliską stację. No nie jest taka pobliska. Jednak kawałek do tego jest. Nie wiem, 7 minut mamy. Możemy nie zdążyć. To jest troszeczkę tak na wariackich papierach. Dobrze będzie też ten posterunek zrobić. To tak byśmy tą tak ogarnęli dookoła. Chociaż tego jest dosyć dużo tutaj. I tu już zaczynają być po 2, później będą 3. Utrudnienie, żeby było, to będzie potrzeba, żeby po prostu też tutaj na tym terenie sobie fajnie wszystko porobić. I pójdziemy następny odcinek tą Citrę spotkać. Nie wiem. Chyba nie będziemy zaczynać. O, mamy tu jakieś rzeczy, to sobie chwilę pozbierajmy. Gdzie to jest? W tamtym kierunku. Gdzieś do góry. Kawał drogi musi być. Nawet tam się nie pokazuje. Spróbuję kawałek podbiec, ale raczej to jest
Musimy tą górę chyba ominąć. To nie jest tak, że my będziemy mogli tędy się dostać. Więc ten czas, tak, tam pokazuje, jak widzicie, ale to będzie za górą. Czyli generalnie my żeśmy to wszystko zrobili, a tu trzeba będzie objechać tędy, żeby tutaj gdzieś dojechać w te okolice. No dobra, słuchajcie, z 55 będzie jeden odcinek krótszy. Nie będziemy teraz zaczynać nowości. Ja też nie będę gdzieś tam biegał, robił na siłę jakieś rzeczy. Nie wszystko musi być co do minuty, jak to często powtarzam. Na tym zakończymy. Jesteśmy w dobrym miejscu i myślę, że będzie to ok. No i fajnie, popatrzcie się. No, pomału, pomału, coraz lepiej to wygląda i coraz więcej mamy wszystkiego poodkrywanego. No to ja dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Udało nam się to nagrać do końca tak, jak potrzeba. Mam nadzieję, że w tym momencie z prądu mnie nie wyłączą i nie będę musiał trzeci raz to powtarzać. Dlatego kończymy to, ten odcinek na tym. Jeszcze raz dziękuję bardzo.